Wrześniowym z polskim niebem zapachniało świeżym chlebem. I ten zapach, proszę Państwa, będzie się dzisiaj unosił nad nami długo i wierzę, że bardzo przyjaźnie. Witam Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie na dożynkach prezydenckich. Spała ma dzisiaj, proszę Państwa, jeszcze jedną ważną i radosną okazję do świętowania. Otóż dokładnie 90 lat temu prezydent Ignacy Mościcki zdecydował, że to Spała będzie gospodarzem tego wyjątkowego, radosnego, rolniczego święta. Ja próbowałam znaleźć jakieś informacje o tym, jaka pogoda była 28 sierpnia 1927 roku, ale nie udało się. No ta dzisiejsza niestety nie stanęła na wysokości zadania i nie spełniła naszych oczekiwań. Ale proszę Państwa, my nie mamy na to żadnego wpływu. A skoro nie mamy wpływu, rolnicy wiedzą o tym doskonale, to proponuję, żebyśmy się tym kompletnie nie przejmowali. Dzisiaj najważniejsze jest to, abyśmy mieli pogodę ducha i pogodę w naszych sercach. Szanowni Państwo, dożynki to piękna i ważna tradycja kultywowana przez kolejnych prezydentów Polski. W tym roku po raz trzeci gospodarzem tej radosnej uroczystości jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Spoglądam, para prezydencka, proszę Państwa, lada moment powinna pojawić się na płycie stadionu. Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser Dudą zmierzają już na płytę stadionu. Parze prezydenckiej towarzyszą artyści z Państwowego Zespołu Ludowego Mazowsza. Zgodnie z tradycją parę prezydencką wita marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, czyli gospodarz miejsca, wita się z gospodarzem uroczystości. Szanowni Państwo, dożynki to jedno z najważniejszych, największych i najpiękniejszych rolniczych świąt. To czas podziękowań za plony i za trudną, zależną bardzo często od kaprysów pogody pracę rolników w całej Polsce. Tutaj, jak Państwo doskonale wiedzą, nie ma etatów, wyznaczonych godzin czy grafików. A tegoroczna aura dała się gospodarzom mocno we znaki, ale oni, jak zawsze, nie zawiedli. Dożynki to jest także taki wyjątkowy moment, kiedy przypominamy o tym, jak bardzo ta tradycja osadzona jest w naszej kulturze, folklorze i ludowej obrzędowości. W starych wierzeniach ludowych dożynki były nie tylko radosnym świętem na zakończenie ciężkich prac polowych, ale miały również duże znaczenie magiczne. Dlatego towarzyszyły im różne zwyczaje i obrzędy. Wierzono na przykład, że w ostatnim snopku zebranym z pola przebywa duch zboża i dlatego należy go godnie przyjąć. Woda, którą polewano snopek, miała swoją ożywczą mocą zapewnić wysokie plony w kolejnym roku. To samo znaczenie miało rozsypywanie ziarna z ostatnich kłosów. Być może wielu z Państwa wspomina jeszcze czasami te ludowe zwyczaje. Jeśli tak, to z pewnością za chwilę je sobie z radością przypomnę. A jeśli nie, to mam nadzieję, że z dużym zainteresowaniem obejrzy obrzęd dożynkowy przygotowany przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.
Szanowni Państwo, zapraszam na tę scenę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowni Państwo, tradycją każdych uroczystości dożynkowych jest obecność starostów, których zadaniem jest przewodniczenie uroczystościom. Przy to dla nich jest ogromne wyróżnienie, a tym jest większe, gdy pełnią te funkcje na dożynkach prezydenckich. Czas, by ich Państwo poznali. Starościną tegorocznych z polskich uroczystości jest Agnieszka Węglewska, mieszkanka województwa łódzkiego. Wspólnie z mężem Dominikiem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 166 hektarów w miejscowości Buczek w powiecie Łaskim. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. Państwo Węglewscy korzystają z nowoczesnego sprzętu rolniczego, częściowo zakupionego z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pani Agnieszka aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności. Jest członkiem lokalnej grupy działania Dolina Grabi. Starostą tegorocznych dożynek jest mieszkaniec województwa małopolskiego Dawid Jezierski. Prowadzi wspólnie z żoną gospodarstwo o powierzchni 70 hektarów w miejscowości Łowiczki w powiecie oświęcimskim. Początkowy profil gospodarstwa to hodowla trzody chlewnej. W 2013 roku wspólnie z kilkoma rolnikami założył spółdzielczą grupę producentów zbóż i rzepaków, której jest członkiem Rady Nadzorczej. Od 2011 roku jest delegatem Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Oświęcimiu. Słynie także z aktywności na rzecz społeczności lokalnej, głównie rolników. Dawid Jezierski. Zapraszam także na scenę. Prezydencie, proszę przyjąć ten bochen chleba z tegorocznego zboża. Krajcie nie dużo, nie mało, by go nigdy nie zabrakło i dla wszystkich stało. Dziękuję za ten chleb. Owoc trudu polskiego rolnika, wypieczony z tegorocznych zbiorów. Symbol tradycji naszych przodków. Obiecuję dzielić go mądrze i sprawiedliwie, tak by dla wszystkich starczyło i nikomu w Polsce nie zabrakło. Thank you.
Szanowni Państwo, spała to także wspaniały i piękny konkurs dożynkowy na najpiękniejszy wieniec. Ten konkurs jest rozstrzygany w przededniu uroczystości prezydenckich. Uplecione misternie przez artystów przyjechały do spały z całej Polski i za chwilę będą mogli Państwo zobaczyć te, które zajęły miejsca od 8 do 1. Myślę sobie, że to jeden z najpiękniejszych momentów naszej uroczystości. Zobaczą Państwo efekty bardzo precyzyjnej, perfekcyjnej, ale niezmiernie ciężkiej pracy, która, jak słyszałam wczoraj, wielokrotnie rozpoczęła się wiele miesięcy temu. A zatem, proszę Państwa, czas na wieniec, który zajął 8 miejsce. Województwo lubelskie, powiat lubelski, gmina Garbów, miejscowość Garbów. Wieniec tradycyjny Koła Gospodyń Wiejskich z Garbowa. Członkinie są mistrzyniami w wykonywaniu wieńców tradycyjnych. W 2013 roku wieniec na dożynkach prezydenckich w Spale zajął 1 miejsce. Prezentowany wieniec uwity jest w kształcie korony otwartej, uwieńczonej krzyżem wyplecionym ze słomy. Wykonany jest ze wszystkich gatunków zbóż. Panie wykorzystały 25 gatunków ziół, kwiatów, traw i owocostanów. Wieniec ozdobiony został kulkami wyplecionymi ze słomy oraz kraspedią zwaną Perłem Króla. To było 8 miejsce, a teraz miejsce 7. Województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Choryniec-Zdrój, miejscowość Choryniec-Zdrój. Tradycja wieńca dożynkowego w tym regionie jest kultywowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Rolnicy zawsze modlili się przed rozpoczęciem i zakończeniem żniw. Tak też wieniec przedstawia koronę Matki Bożej, na szczycie której jest krzyż. Uwity jest z 5 gatunków zbóż. Liście wychodzące z podstawy korony wykonane są ze słomy i symbolizują żmudną oraz ciężką pracę człowieka na roli. Miejsce 6 zajął wieniec województwa opolskiego. Powiat krapkowicki, gmina Gogolin, miejscowość Gogolin. Wieniec został wykonany przez członkinie zespołu folklorystycznego Szwarne Dziołchy i gospodynie z dzielnicy Gogolina Karupca. Tegoroczny był wyplatany bardzo długo, tak by ukazywał bogactwo i piękno opolskich zbóż, kłosów, złotą słomę, ziarenka nie tylko zbóż, ale również ziół i kwiatów. Miejsce 5 w oczach komisji zyskał wieniec z województwa łódzkiego. Powiat Łaski, gmina Sędziejowice, miejscowość Sędziejowice. Grupa wieńcowa reprezentowana jest przez członków zespołu pieśni i tańce Ziemia Sędziejowicka i kapelę ludową Grabianie, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach. Miejsce 4, pora by Państwo poznali, to województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Bolesławiec, miejscowość Nowa Wieś. Tegoroczny wieniec został upleciony z dorodnych kłosów pszenic, żyta, owsa, jęczmienia, prosa, ozdobiony kwiatami wykonanymi z nasion słonecznika, dyni i kukurydzy. To było miejsce 4, a teraz zaczynają się, proszę Państwa, już miejsca na podium. Miejsce 3 zajęło województwo małopolskie. Powiat tarnowski, gmina Tarnów, miejscowość Poręba Radlna. Tegoroczny wieniec ma formę nawiązującą do korony. Jest podziękowaniem Bożej Opatrzności za szczęśliwie zebrane plony z wykorzystaniem ostatniej, pozostawionej w polu kępy zboża, zwanej przepiórką, która symbolizuje dostatek i urodzaj w przyszłym roku. Coraz bliżej do zwycięzcy, po drodze jeszcze miejsce 2. To województwo wielkopolskie. Gratulujemy, powiat kleszewski, gmina Gołuchów, miejscowość Tursko. Do jego wykonania wykorzystano kłosy 5 zbóż. Do dekoracji użyto kolb kukurydzy, lnuja, rzębiny i kwiatów. Wieniec ma 6 ramion przewężonych na wysokości około 2/3 na kształt ósemki. Pomiędzy ramionami wieńca znajdują się elementy dekoracyjne w kształcie kwiatów wykonane z kłosów jęczmienia czterorzędowego i kłosów pszenny. Jesteśmy gotowi, by ogłosić Państwu zwycięzcę. 1 miejsce w tym roku w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zdobył wieniec z województwa lubuskiego, powiat żagański, gmina Niegosławice, miejscowość Nowa Jabłona. Wieniec wypleciono ze zbóż z tegorocznych zbiorów oraz kwiatów i ziół zebranych z łąk.
Wszystkie materiały zbierano w odpowiednim czasie, suszono i przechowywano w odpowiednich warunkach, aby zapewnić roślinom odpowiedni wygląd, kształt i kolor. Województwo lubuskie. Lubuskie, proszę Państwa, piękny wieniec. A teraz... Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, Szanowni Panowie Marszałkowie, Szanowny Panie Wojewodo, Ekscelencjo, Księże Biskupie, Szanowni Państwo Prezesi, wszyscy dostojni przybyli goście, ale przede wszystkim drodzy rolnicy, wszyscy Szanowni Państwo. Jako Prezydent Rzeczypospolitej bardzo dziękuję nie tylko za przygotowanie tej uroczystości, tych kolejnych, dziewiątych już z kolei dożynek prezydenckich w Spale. Dziękuję wszystkim, których efekt trudu ostatnich tygodni, miesięcy możemy dzisiaj tutaj podziwiać. Ale przede wszystkim chcę podziękować wszystkim polskim rolnikom. Chcę podziękować za cały rok trudu, pracy tym, którzy od stuleci w Rzeczypospolitej żywią nas i bronią. Którzy zanurzeni są i niosą przez kolejne pokolenia niezwykłą polską tradycję opartą na wierze, na trudzie pracy i na wielkiej odporności, umiejętności pokonywania wszelkich przeszkód i przeciwności losu, także tych wynikających z sił przyrody, z ich działania. Bo mało która profesja, mało które życiowe zajęcie tak wielce zależne jest od zrządzenia losu, czyli od tego, jaka będzie aura. Dzisiaj mamy dzień deszczowy, ale myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, że na dożynkach nie martwimy się takimi okolicznościami, wręcz przeciwnie. Cieszymy się, że w tym dniu, który jest dniem tradycyjnie dla rolników wolnym od pracy, w niedzielę, pada deszcz, który jest tak niezwykle potrzebny w pracy na roli, w tym, aby to, co rolnik zasieje, mogło wzrastać. Tym, aby można było zebrać z pola ten plon, dzięki któremu później możemy wypiec ten chleb, o którym przed chwilą mówiłem, że jest owocem trudu i pracy rolnika. Ale to, co robi rolnik, to także obrona.
To także obrona Rzeczypospolitej, nie tylko wtedy, kiedy trzeba chwycić za broń, ale to obrona Rzeczypospolitej na co dzień, bo to zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego polskiemu społeczeństwu, a więc rodakom, ale to także dzisiaj już zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego także w wielu innych krajach na świecie, gdzie eksportujemy polską żywność, gdzie cieszy się ona wielkim uznaniem. Jestem za to polskim rolnikom ogromnie, ogromnie wdzięczny. Ale kiedy już mówimy o tej roli obrońców ojczyzny, jaką od stuleci spełniają polscy rolnicy, poprzez piechotę łanową, poprzez kosynierów Kościuszki, poprzez powstania, wreszcie poprzez walkę o odzyskanie niepodległości, obronę Polski w 1920 roku przed nawałą bolszewicką, poprzez obronę Polski we wrześniu 1939 roku, poprzez oddziały partyzanckie, bataliony chłopskie, to nie sposób wyrazić jeszcze jednego podziękowania. Podziękowania dla polskiego Sejmu za to, że w ostatni piątek przyjął uchwałę ustanawiającą święto państwowe Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, upamiętniające 12 lipca 1943 roku, gdy Niemcy hitlerowscy dokonali pacyfikacji świętokrzyskiej wsi Michniów, mordując prawie wszystkich mieszkańców. Zawsze tak było w polskiej historii. I nigdy rolnik tego trudu i poświęcenia dla ojczyzny Polski chłop nie odmawiał. Zawsze szedł. I za to ojczyzna powinna być mu wdzięczna po wsze czasy. Ale za to oddanie, za to niezwykłe uniżenie wobec wielkiej polskiej tradycji, za jej podtrzymywanie, budowanie, ojczyzna, polskie państwo winno rolnikom wszechstronną opiekę, tę, do której nawoływał Ojciec Święty Jan Paweł II. Mówił przecież: polskie rolnictwo potrzebuje wszechstronnej opieki ze strony państwa. Mam tę wielką satysfakcję, że w ciągu tych ostatnich 2 lat zostało dla polskiej wsi tak wiele uczynione, że 15 miliardów złotych rocznie płynie do rolniczych rodzin w ramach programu 500+. Że tak wiele rodzin mieszkających na wsi, mających wiele dzieci, a więc budujących potencjał i potęgę Rzeczypospolitej, wreszcie otrzymało codzienną pomoc ze strony polskiego państwa. Że zostali dostrzeżeni. To dla mnie wielka satysfakcja i chciałem także jeszcze raz podziękować wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję za to, że wreszcie jest podjęta próba poszukiwania możliwości znalezienia tej wszechstronnej pomocy ze strony polskiego państwa. Dziękuję polskiemu Sejmowi i Senatowi za to, że mogłem jako prezydent podpisać ustawę chroniącą polską ziemię, wskazującą jasno, że ziemia ta przeznaczona jest dla rolników, którzy faktycznie prowadzą swoje indywidualne gospodarstwa rolne. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, wierzę w to głęboko, że w najbliższych latach będzie z bardzo dobrym skutkiem realizowany przyjęty przez rząd plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Rzeczypospolitej. W tym planie przewidziany jest dynamiczny rozwój obszarów wiejskich. To specjalna polityka, która jest przewidziana dla polskiej wsi po to, aby rozwijać infrastrukturę, po to, aby życie na polskiej wsi
Życie polskich rolników stawało się łatwiejsze, było bardziej komfortowe. To budowa dróg, to szerokopasmowy internet, to wiele innych elementów, kanalizacja, wodociągi. To, co dzisiaj jest w miastach normalnością, a na wsi cały czas jeszcze nazywa się nowoczesnością. Czas najwyższy, aby wszystkie zakątki Rzeczypospolitej, aby każda Polska, nie tylko wieś, ale najmniejsza osada była w pełni wyposażona w te właśnie atrybuty. To także pieniądze przeznaczone na rozwój edukacji na wsi. To jeszcze ładniejsze i jeszcze lepiej wyposażone szkoły. To jeszcze większa możliwość dostępu do przedszkoli, do tego, co jest potrzebne także i rodzinie wiejskiej. Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym wójtom, sołtysom, którzy dbają o rozwój wiejskich szkół. Wiele z nich wygląda wspaniale właśnie dlatego, że są zadbane rękami miejscowych włodarzy, że oni tak bardzo troszczą się o to, aby dzieci mogły się uczyć w godziwych warunkach, aby w szkole był dobry nauczyciel, aby ten nauczyciel osiągał satysfakcję ze swojej pracy, a rodzice mogli być spokojni, że dzieci są dobrze kształcone. Ale chciałem też podziękować polskim gospodyniom. Koła gospodyń wiejskich w całej Polsce to wspaniałe miejsca przekazywania wielkiej polskiej tradycji z pokolenia na pokolenie. Jak silna ta tradycja jest, jak wspaniale ona się prezentuje, mogliście przed chwilą Państwo zobaczyć, oglądając te niezwykłe wieńce i korony dożynkowe. To jest właśnie to, na czym opiera się siła polskiej wsi, na czym opiera się także siła Rzeczypospolitej. Wielka, głęboko zakorzeniona, wspaniała tradycja. Tradycja, która dzisiaj z całą mocą wraca, której ku mojej wielkiej radości nie wstydzą się młode dziewczyny, które kupują stroje, wyszywają. Chcą pokazać tą tradycję i przekazać ją potem swoim dzieciom. Ogromnie za to dziękuję ich babciom, ogromnie za to dziękuję ich mamom, które na co dzień pracując w gospodarstwach rolnych znajdują jeszcze czas na to, aby spotkać się, aby budować tą swoją lokalną wspólnotę koła gospodyń, ale która w tak piękny sposób buduje Rzeczpospolitą. Szanowni Państwo, jeszcze raz składam głęboki pokłon i podziękowanie wszystkim polskim rolnikom za ten wielki trud całego roku pracy. Chciałem także z tego miejsca złożyć życzenia wszelkiego powodzenia, jak najlepszych plonów w przyszłym roku, wielkiej satysfakcji, żebyście mogli w spokoju rozwijać swoje gospodarstwa, żebyście mogli budować pomyślność swoich rodzin, budując tym samym pomyślność Rzeczpospolitej. Dziękuję. Dziękuję parze prezydenckiej, wszystkim gościom za udział w naszej uroczystości, w oficjalnej części. Ja Państwu, mimo ulewy, ale Pan Prezydent powiedział, że dobrze, że pada. Ja Państwu życzę dobrego popołudnia. Dziękuję i do zobaczenia.